Witajcie! Dzisiaj zamiast rozsad, wysiewów, chciałam Wam pokazać jak fajnie można sobie zrobić ozdoby do ogrodu. Tak jakoś spontanicznie wpadłam na pomysł, bo już kiedyś malowałam kamienie i tak mi jakoś wróciło, nie wiem, może tęsknota za wiosną, za latem, za kolorami. I naprawdę, no, troszeczkę trzeba włożyć w to serca i czasu, ale myślę, że warto. I spróbować. Czy to motyla, czy jakiegoś kwiata. Domki, skrzaty, kreciki nosowe, wszystko piękne, fajne. I tak chciałam Wam pokazać mojego motylka, który zagości na jakiejś rabacie z kwiatami. Taki podłożony kamyczek, pod kwiaty. Myślę, że będzie robił super efekt. I będzie fajnie prezentował się w każdym ogrodzie. Kamień zwykły z pola przewieziony, farby akrylowe. Potem zalakierowałam to uniwersalnym lakierem w sprayu, przez co przez deszcz nie będzie się zmywała farba i spokojnie 2-3 lata postoi w naszym ogrodzie. Jeśli się Wam spodoba i chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś inne y, rysunki, jak zrobić? właśnie Może krecika, może sowę, może jakąś żabkę. To z chęcią nagram jeszcze jakiś odcinek. Może ktoś się skusi i sam poszaleje. Także zapraszam do komentarzy, czy to jest fajne, czy Wam się takie rzeczy w ogrodzie podobają i czy chcecie jeszcze obejrzeć jakieś inne kamyczki. Ozdoby do ogrodu. Pozdrawiam Was, Papa. Pa.